Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam na recenzję Xiaomi Mi Max. W wypadku Xiaomi Mi Max wydaje mi się, że recenzję warto zacząć od kwestii rozmiaru tego urządzenia, ponieważ jest to naprawdę ogromny tablet. Mamy tutaj ekran prawie 6,5 cala, tak więc doliczając do tego ramki dookoła wyświetlacza, można sobie wyobrazić, że jest to naprawdę dość duże urządzenie. Do większości kieszeni w spodniach tak naprawdę Mi Max się mieści bez problemu, ale warto pamiętać o tym, że w tym momencie czynności takie jak schylanie się, wiązanie butów, podnoszenie czegoś z ziemi, te czynności z tym smartfonem umieszczonym w kieszeni mogą być nieco utrudnione, tak więc o tej kwestii na pewno warto w tym wypadku pamiętać. Jeśli chodzi o wagę, znajdujemy tutaj wagę 203 gramy, tak więc jak na 6,5 calowca wydaje mi się, że jest to dość przyzwoita waga, nie jest to urządzenie na pewno za ciężkie, rozłożenie mas jest moim zdaniem jak najbardziej w porządku. Mi Max jest również dość cienki, ponieważ mamy tutaj grubość 7,5 mm, tak więc to jest rzecz, która mi się tutaj jak najbardziej spodobała. Kwestia samego wykonania, z tyłu znajdujemy taki panel wykonany z aluminium. Aluminium jest matowe, tak więc ono się nie powinno jakoś przesadnie brudzić, nie powinno również zbierać jakoś mocno zarysowań, ale co zauważyłem, jeśli chodzi o ten materiał, to, że to aluminium jest naprawdę dość śliskie i przy tym rozmiarze urządzenia może być to niekiedy uciążliwie, kiedy po prostu smartfon czasami z naszych dłoni lubi się wyślizgiwać, tak więc również o tej kwestii warto tutaj pamiętać. Z tyłu mamy również dwa elementy wykonane z tworzywa sztucznego, jest to element u góry, a także element na dole. Nie mam do tych elementów jakichkolwiek zastrzeżeń, są naprawdę świetnie spasowane, nic tutaj nie trzeszczy i całość naprawdę robi bardzo pozytywne wrażenie. Na pokładzie Xiaomi Mi Max znajdujemy także świetny czytnik linii papilarnych, jest on umieszczony w tym miejscu, w takim wyraźnym zagłębieniu, tak więc nie ma problemu, jeśli chodzi o wyczucie tego czytnika pod naszym palcem. Natomiast co zauważyłem, to, że czytnik jest umieszczony jak dla mnie kapkę za wysoko, biorąc pod uwagę rozmiar tego smartfona, ponieważ najczęściej, kiedy mamy czytnik umieszczony w tym miejscu, konfigurujemy sobie do tego palec wskazujący i chcąc odblokować to urządzenie przy pomocy jednej dłoni, jest to niestety dość uciążliwe, ponieważ czytnik jest dość wysoko umieszczony. Wydaje mi się, że gdyby był niżej o te 1,5 cm, 2 cm, byłoby jak najbardziej w porządku. Natomiast kwestia samego działania tego czytnika jest naprawdę bardzo fajnie. Czytnik jest aktywny, tak więc nie musimy go wybudzać. Wystarczy, że tutaj przełożymy nasz palec. Zwróćcie uwagę, że naprawdę samo odblokowywanie odbywa się bardzo, bardzo szybko. Tak więc za czytnik linii papilarnych naprawdę ogromny plus. Na lewej krawędzi Xiaomi Mi Max znajdujemy slot, jest to slot hybrydowy, co oznacza, że możemy w tym miejscu umieścić albo dwie karty SIM, albo jedną kartę SIM w połączeniu z kartą microSD. Tutaj również warto powiedzieć o tym, że urządzenie obsługuje tak naprawdę, jeśli chodzi o swoje dwa sloty na kartę SIM, dwa standardy kart SIM, mamy tutaj kartę microSIM, a także kartę nanoSIM. Natomiast jeśli chodzi o prawą krawędź, w tym miejscu znajdujemy przyciski funkcyjne, przycisk power, a także przycisk do sterowania głośnością. Są świetnie spasowane, nie ma tutaj praktycznie żadnych luzów, skok jest świetnie wyczuwalny, tak więc jest to jak najbardziej dobry element tego smartfona. Natomiast na górnej krawędzi znajdujemy również dość ciekawy element, mianowicie port IRDA, co oznacza, że za pomocą tego smartfona możemy sterować na przykład naszym telewizorem bądź naszym dekoderem. Do tego jest umieszczona w systemie aplikacja Mi Remote, tak więc również jest to jak najbardziej opcja na plus. Natomiast na dolnej krawędzi znajdujemy w tym miejscu złącze microUSB, a także w jednej maskowej jest ukryty głośnik mono. Przednią część Xiaomi Mi Max stanowi szkło Gorilla Glass w wersji 4. Jest to szkło wykonane w technologii 2,5D, co oznacza, że jest delikatnie zakrzywione na każdej ze swoich krawędzi. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Spodobało mi się również to, że ramki dookoła urządzenia, dookoła wyświetlacza, tak na dobrą sprawę, nie są jakoś mocno grube, biorąc pod uwagę oczywiście to, że mamy umieszczone przyciski nawigacyjne pod samym ekranem. Swoją drogą są podświetlane, tak więc z tym nie ma tutaj najmniejszego problemu. Natomiast jeśli chodzi o górną część ponad ekranem, znajdujemy tutaj świetny głośnik do prowadzenia rozmów głosowych. Rozmowy głosowe przy pomocy tego smartfona stoją na bardzo wysokim poziomie. Świetnie słyszymy rozmówcę, tak więc z tym również nie ma najmniejszego problemu. Natomiast również na tej górnej ramce ponad ekranem znajdujemy diodę LED, która sygnalizuje nam nieodebrane powiadomienia.
Przechodzimy do kwestii ekranów Xiaomi Mi Max. Na pokładzie tego smartfona znajdujemy naprawdę ogromny wyświetlacz. Jest to 6,44 cala, tak więc prawie 6,5 cala, jeśli chodzi o sam wyświetlacz. Dodam również, że wyświetlacz zajmuje około 75% przedniej części tego smartfona. Technologia IPS, tak więc tutaj mamy zagwarantowane dobre odzorowanie kolorów. Mamy świetny kontrast, świetne odzorowanie czerni. Biel nie wydaje się być pożółkła. Dobre kąty widzenia, naprawdę pod tym względem jest tutaj jak najbardziej w porządku. Sama rozdzielczość jest to rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Na tej przekątnej daje nam to zagęszczenie na poziomie 342 pikseli na cal i jest całkiem w porządku. Wydaje mi się, że nawet na takiej dużej przekątnej Full HD w zupełności tutaj wystarcza, ponieważ wszystkie czcionki, ikony, nawet kiedy z bliska przypatrzymy się w ten wyświetlacz, wszystko wydaje się być jak najbardziej ostre, tak więc to jest jak najbardziej fajna kwestia. Również możemy przejść do ustawień systemowych, a także do zakładki wyświetlacz. W tym miejscu znajdujemy kilka ciekawych opcji, jeśli chodzi oczywiście o ustawienie naszego wyświetlacza. Pierwsza fajna kwestia jest to tryb czytania. Jest to nic innego jak to, że po włączeniu tego trybu barwy na naszym wyświetlaczu przybierają takie bardzo ciepłe odzorowanie kolorów. Dzięki temu po prostu ekran nas nie razi, kiedy używamy urządzenia w ciemności, po zmroku, w ciemnym pomieszczeniu. Jest tam również łatwiej zasnąć, kiedy używamy smartfona przed snem właśnie z tym trybem włączonym, tak więc jest to jak najbardziej fajna kwestia. Co mi się bardzo spodobało, to to, że możemy ustawić, zwróćcie uwagę, siłę efektu tego trybu czytania, tak więc jest to naprawdę dość fajna kwestia. Możemy zaplanować uruchomienie trybu czytania, możemy także ustawić to, dla jakich aplikacji ten tryb ma się po prostu aktywować, tak więc możliwości ustawienia trybu czytania są tutaj naprawdę na bardzo rozbudowanym poziomie, można powiedzieć. Kolejna fajna kwestia to jest zakładka kolor i kontrast. W tym miejscu możemy wyregulować sobie kolor poprzez tę ciepłą temperaturę kolorów standardową, a także chłodne odzorowanie kolorów. Mamy również ustawienie kontrastu, może być on w trybie automatycznym, zwiększonym kontraście, a także w trybie standardowym. Na pokładzie Xiaomi Mi Max znajdujemy naprawdę bardzo pojemną baterię, adekwatnie można powiedzieć ogromną do rozmiaru tego smartfona. Jest to pojemność 4850 mAh, tak więc naprawdę bardzo pojemne ogniwo. I tutaj na sam początek muszę Wam powiedzieć, że jest to pierwszy smartfon od dawna, który musiał ładować co 2 dni, a nie codziennie. Tak więc to już mówi samo za siebie, że te wyniki są tutaj naprawdę na dość fajnym poziomie. Kwestia dokładnych wyników w trybie mieszanym, tak naprawdę głównie tego smartfona używałem, czyli włączona sieć Wi-Fi, a także włączona sieć LTE. Tutaj uzyskałem wynik na poziomie od 6 do 8 godzin na podświetlonym ekranie, tak więc moim zdaniem są to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite wyniki. Tutaj również warto powiedzieć o tym, że podczas moich testów nie używałem trybów oszczędzania energii, tak więc wydaje mi się, że to na pewno warto tutaj nadmienić. Czego brakuje, jeśli chodzi o baterię? Tak naprawdę chyba tylko szybkiego ładowania i nowszego złącza, ponieważ mamy tutaj złącze micro USB, co możecie zauważyć, niestety nie jest to USB typu C. Tak więc najbardziej, jeśli chodzi o tą świetną baterię, brakuje mi tak naprawdę tylko i wyłącznie szybkiego ładowania. Omawianie systemu zaczynamy standardowo od specyfikacji urządzenia. Na pokładzie Mi Maxa mamy do czynienia z procesorem Snapdragon 650. Jest to procesor 6-rdzeniowy, 4 rdzenie taktowane 1,4 GHz, 2 kolejne rdzenie taktowane 1,8 GHz. Mamy również 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wbudowane w to urządzenie z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do pojemności 256 GB. Mamy także do dyspozycji układ graficzny Adreno 510. Jeśli chodzi o tą specyfikację, wydaje mi się, że tutaj na pokładzie Mi Maxa nie będzie najmniejszego problemu z pograniem w sobie nawet w te bardziej wymagające gry. Jest to w zupełności wystarczająca specyfikacja do tego typu zastosowania. Natomiast to muszę Wam powiedzieć, to, że płynność działania nakładki jest po prostu fenomenalna. Urządzenie jest bardzo responsywne, wszystkie aplikacje uruchamiają się tak szybko, jak tego potrzebuje. Po prostu nie ma z tym najmniejszego problemu. Urządzenie dosłownie pływa, jeśli chodzi o swoje działanie, tak więc wszystko jest tutaj bardzo dobrze zoptymalizowane i całość działa po prostu perfekcyjnie. To muszę na pewno powiedzieć tutaj na sam początek omawiania systemu. Sama nakładka jest to MIUI w wersji 8. Wielokrotnie podkreślałem to, że ta nakładka mi się po prostu niesamowicie podoba. Pomimo tego, że przykrywa dość mocno wygląd czystego Androida, to nadal mi się bardzo, bardzo podoba i nadal swoje zdanie oczywiście podtrzymuję. Pierwsza sprawa, pierwszy taki atrybut tej nakładki to oczywiście to, że nie mamy tutaj AppDrawera, tak więc wszystkie ikony od naszych aplikacji mamy na naszych ekranach.
ekranach domowych. Możemy to oczywiście wszystko sortować sobie w foldery, z tym nie ma najmniejszego problemu. Na pewno na plus należy zaliczyć to, że przy rozmiarze tego urządzenia mamy do dyspozycji tryb jednoręczny. To jest naprawdę niesamowicie wygodne rozwiązanie, ponieważ przeciągając palcem po przyciskach nawigacyjnych, możecie zauważyć, uruchamia nam się wtedy tryb jednoręczny. To zjeżdża nam wtedy cały ekran do takiego zmniejszonego okna, to wygląda naprawdę dość fajnie. Natomiast w ustawieniach zauważyłem to, że możemy wyregulować sobie to, czy mamy rozmiar tego zmniejszonego okna na poziomie 4 cali, 4,5 cala, a także 3,5 cala, tak więc jest to jak najbardziej fajna kwestia. Kolejny bardzo fajny element tej nakładki to jest na pewno belka powiadomień, która wygląda moim zdaniem też perfekcyjnie. Wyświetla nam się tutaj pogoda, mamy także zestaw przełączników, to po prostu wygląda moim zdaniem świetnie, jeśli chodzi o kwestię wizualną. Także aplikacje systemowe są po prostu fenomenalnie zaprojektowane, jeśli chodzi o swój wygląd, na przykład aplikacja ustawień, aplikacja tutaj menadżera plików, aplikacja pogody, to po prostu jest spójne, wygląda po prostu świetnie. Z ciekawszych aplikacji dostępnych w nakładce MIUI wersji 8 na pewno należy zacząć od aplikacji panel sterowania. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że zbiera nam po prostu do jednego miejsca wszystkie dane na temat naszego smartfona. Mamy tutaj na przykład monitor danych, statystyki baterii, możemy także usunąć pliki śmieci, tak więc jest to jak najbardziej fajne rozwiązanie. Mamy również aplikację motywy, co możecie zauważyć, tutaj mamy podział na motywy, a także tapety. Jeśli chodzi o motywy, no można powiedzieć, że są one dość mocno chińskie, jeśli chodzi o swój design, ale wydaje mi się, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o dostępne motywy. Nie ma z tym oczywiście najmniejszego problemu. Na plus na pewno obecność aplikacji Mi Remote, za sprawą tego, że mamy tutaj port IRDA umieszczony na górnej krawędzi, możemy sobie sterować naszym telewizorem bądź dekoderem. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jest tak naprawdę chyba jedna rzecz, która mi się nie spodobała w nakładce MIUI wersji 8, a tyczy się to konkretnie tego konkretnego smartfona, tylko i wyłącznie tego smartfona. Mianowicie to, że za sprawą tego, że mamy tutaj naprawdę ogromny ekran, wydaje mi się, że skalowanie interfejsu nie jest do końca odpowiednie. Zwróćcie uwagę, jakie duże tutaj te ikony mamy. Według mnie, gdybyśmy mieli w ustawieniach możliwość zmiany tak naprawdę skalowania tego interfejsu, moglibyśmy uzyskać troszeczkę więcej przestrzeni roboczej. Na przykład zwróćcie uwagę, w aplikacji Twitter jest to też świetnie ozorowane, że to wygląda tak jak na 5-calowym smartfonie, jeśli chodzi o to, ile treści znajduje nam się na naszym ekranie. I wydaje mi się, że nie jest to do końca fajne rozwiązanie i fajnie by było, gdyby Xiaomi dało nam tutaj do dyspozycji możliwość skalowania tego interfejsu, ale niestety tego w tym smartfonie nie znajdujemy. Na pokładzie Xiaomi Mi Max znajdujemy aparat główny 16 megapikseli f2.0, autofokus z detekcją fazy, a także nagrywanie w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Kwestia aparatu przedniego, tutaj również mamy jasność f2.0, a sama matryca jest to 5 megapikseli. Według mnie całkiem w porządku. Jeśli chodzi o fotki, selfie, przy dobrym oświetleniu wychodzą one naprawdę całkiem w porządku. Gorzej jest, kiedy mamy gorsze oświetlenie, ale jest to, wydaje mi się, że wiadomo, jeśli chodzi o 5-megapikselowy aparat umieszczony z przodu smartfona. Natomiast z samych fotek typu selfie jestem jak najbardziej zadowolony, tutaj większych zastrzeżeń do tej kwestii po prostu nie mam. Kwestia zdjęć z aparatu głównego, z tych zdjęć jestem również jak najbardziej zadowolony. Według mnie są one bogate, jeśli chodzi o szczegółowość, jeśli chodzi o ostrość, ale tylko przy dobrym oświetleniu, kiedy ta automatyka rzeczywiście sobie dobrze to wszystko ustawi i zdjęcie wychodzi wtedy naprawdę świetne. Natomiast kiedy to oświetlenie jest troszeczkę gorsze, kiedy jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, które nie jest do końca dobrze po prostu oświetlone, bądź jesteśmy gdzieś na zewnątrz po zmroku, te zdjęcia zyskują niestety trochę szumów, trochę ziarnistości. O tej kwestii tutaj warto na pewno pamiętać. Sama aplikacja aparatu moim zdaniem jest świetnie zaprojektowana, bardzo prosta w obsłudze przede wszystkim. Tutaj na dole mamy spust migawki aparatu, nagrywanie filmów, możemy włączyć diodę do podświetlania zdjęć. Także mamy tryb latarki w aplikacji aparatu, tak więc jest to jak najbardziej fajna kwestia. Mamy również automatyczny tryb HDR, to jest również dość istotna kwestia. Możemy na nasze fotki oczywiście nakładać filtry, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy również troszeczkę trybów dostępnych oczywiście, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Mamy tryb panoramy, samowyzwalacz, nagrywanie dźwięku. Mamy również tryb ręczny i to jest też dość fajna kwestia, ponieważ możemy sobie manualnie poustawiać parametry robionych zdjęć. Mamy poziomice,
Odcień skóry to jest po prostu wygładzenie naszej skóry, kiedy robimy sobie przede wszystkim zdjęcie typu selfie. Tak więc tych trybów mamy tutaj naprawdę dość dużo, są one dość zaawansowane, a samej aplikacji aparatu, jak i wykonywanych zdjęć za pomocą tego smartfona jestem naprawdę bardzo zadowolony. To jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję Xiaomi Mi Max. Naprawdę jest to fajny, bardzo fajny, ogromny smartfon. Świetne wykonanie, świetny ekran, świetna płynność działania, bardzo dobry aparat, dużo takich fajnych funkcji wbudowanych w nakładkę MIUI w wersji 8. To wszystko sprawia to, że moja opinia o tym smartfonie jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna. I jeśli poszukujecie smartfona z ekranem powyżej 6 cali, to naprawdę warto zainteresować się Mi Maxem. W tej recenzji to jest na tyle. Jeśli ta recenzja Wam się spodobała, zostawcie koniecznie łapkę w górze, ponieważ mnie to bardzo motywuje do tworzenia dalszych filmów dla Was. Natomiast w tym materiale to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.